No i wróciłem. Czasy miałem całkiem spoko, pogoda się udała, miejsce też, dużo pozwiedzałem, oj spoko. Ale też miałem pewne chwile, gdzie po prostu nic nie robię, no wiadomo, przecież wieczorami, jak już prawie, że przychodzi czas wiadomości czy czegoś tam, to przecież nie będę nigdzie chodził po mieście czy coś, no. Chociaż mógłbym, ale ja akurat nie z tych, co lubią odwiedzać lokalne puby. Generalnie są niepijący. No to ja wiedziałem, że miałem ze sobą laptopa i, no cóż, powiem szczerze, gównonet mobilny na kartę, gdzie transfer po prostu nie zachwycał. Dodatkowo jeszcze chmurka większa, już od razu się szwankował ten internet, ale zawsze miałem jakiś. To wieczorami, jak właśnie tak siedziałem, nie było co oglądać specjalnie telewizorni, generalnie trochę się przynudzałem, no to odpalałem sobie i w pewnym momencie padłem na pomysł, żebym wreszcie poszukał odpowiedzi na odwieczne, nurtujące mnie pytanie. Co ludzie mają z tymi kucykami? I zacząłem drążyć trochę tematykę. No i częściowo zdobyłem odpowiedź. Temat trochę też, zdobyłem nową wiedzę na ten temat. I w sumie mam też pewne pytanie w związku z tym, ale najpierw zacznijmy. No szczerze powiedziawszy, no, cała ta, jak pogrążyłem, to się okazuje, że coś więcej jest na rzeczy z tymi kucykami, z całą tą społecznością Bronis, jak to tam się nazywają. Teraz nie wtajemniczonych, to złączka od Bros Ponis, tak jakbyście nie wiedzieli. Ale tak jak się okazuje, no coś jest na rzeczy, bo nawet jest cały dokument im poświęcony, temu całej tej społeczności i ich fenomenowi. W dodatku jest to jednym z narratorów jest aktor, który nie dość, że gra w tym serialu w samym w sobie i ma dosyć dużą rolę, to jeszcze generalnie niektórzy mogą go kojarzyć na przykład z któregoś Star Treka, z roli Q. Nie wiem, czy są tu jacyś, którzy widzieli Star Treka i kojarzą tę rolę. Jak się tam... A, John DeLancey, czy jakoś tak. On generalnie jest narratorem w całym tym dokumencie. Jak trochę też podgrążyłem, to on generalnie, można powiedzieć, też sam jest czymś w rodzaju honorowego Bronis. Sam niestety do tego dokumentu nie dotarłem, ale generalnie no, on opowiadał o wszystkim. O całość, kształcie całej tej społeczności, o jego łamione również stereotypy i tego typu rzeczy. I o tym, jakie to wielka społeczność jest, no i przede wszystkim przestrzał wiekowy jaki jest, no to są ludzie czasem nawet po 30 i to nie zawsze to są jacyś zapryszczone grubasy żyjące w piwnicy u matki, jak to niektórzy też pewnie myślą. O tym też sobie znalazłem filmik na YouTube, gdzie właśnie było Bronis i Anti-Bronis, bo wiadomo, jak jest jakaś grupa fanów, to oczywiście dla równowagi musi powstać grupa antyfanów, która ich hejtuje na każdym kroku i w większości hejtuje, a nie także konstruktywnie krytykuje. No ale tak czy inaczej, grupa, cała ta społeczność i rozmiar i wszystko to trochę przytłacza. No i sam w sobie wpływ, jaki mają na sam ten cały serial generalnie. No wydawałoby się, że to nie wie nic, nie... Kolejne tam kucyki, bo to się ponoć okazuje, że to jest... Co teraz jest to już czwarta generacja, czy któraś tam już tego jest. Wszystko, żeby krać sprzedaż, zabawek. Tu się okazuje, że ta generacja chyba najlepiej się trzyma, bo z tego co znalazłem, ostatnio nawet miały one setny odcinek, gdzie jak trochę podrążyć, to się okazuje, że wśród wszystkich seriali animowanych obecnie to jest wielki wycen. Żaden jeszcze serial animowany nowoczesny nie dobił do setnego odcinka, tu proszę. Generalnie to ponoć był setny odcinek, jeden wielki list z podziękowaniami dla całej tej społeczności. Do tego jeszcze przypadkiem też od różnych filmów trafiłem na inne, gdzie pokazywane były nawiązania do innych źródeł, gdzie na przykład było... co tam było? A, był Metal Gear Solid, to klasyk z pudłem i znakiem za wykrzyknikiem. Gdzie był też, co tam jeszcze, ponoć nawet Gra o Tron, nie ponoć, na pewno, bo też to widziałem, Gra o Tron była nawiązanie, a nawet, kurde, Dreszczowiec Liśnienie nawet było nawiązanie, no to cholera jasna, no to nawet już sami twórcy tego serialu
widzą, jaki oni mają, jakim wielkim fenomenem są ci bronis, że nawet dają dla nich różne nawiązania, gdzie faktycznie tylko ktoś taki zrozumie. No gdzie 8-letnia dziewczynka, czy ilo tam zrozumiałaby tego. Po prostu widziałaby jakieś gaki pyle. My widzimy na przykład właśnie scenę z Liśnienia, Metal Gila, czy właśnie teksty z Gry o Tron. Tam chyba Winter is Coming. Ja nie znam, nie oglądałem Gry o Tron, to się nie orientuję. Pewnie mi zaraz zgladujecie wszyscy. Ale sam, nie no, co by jednak nie było, grupa ta jest naprawdę duża. I widziałem też ten film o Bronis i Anti-Bronis. Też w sumie dał mi trochę do myślenia. Ale zacząłem jednocześnie, jak tak drążyłem ten temat, naprawdę sobie zadałem takie hipotetyczne pytanie. Załóżmy na przykład właśnie tak mówię, hipotetycznie, że jakaś znana twarz, dajmy na to coś na bliskiego, jak youtuber, dajmy na to, nie wiem. Przykładowo mówię hipotetyczne tego, Mandzio, może nie wiem, Izak, może nie wiem. Gimpy to może słaby przykład. Ale co tam jeszcze może być? Kurde, nawet Roka można by tam dać. Dajmy na to ktoś taki hipotetycznie. Przyznaję się, że sam jest Bronis. Pomyliłem się, ale tak czy inaczej. Dajmy na to taka hipotetyczna sytuacja. Przyznaję się do tego, że on sam jest tam fanem, że jest Broni. Jaka wtedy byłaby właśnie reakcja jego widzów? Co by się stało wtedy? Ja to widzę tak. Na pewno byłyby w pierwszej kolejności zareagowaliby sami Broni. Że oni widzieliby, o mój Boże, no mój ulubieniec z YouTube'a jest też jednym z nas, kurde, no... Najlepsza wiadomość dnia. Ale oczywiście tak samo szybko zareagowaliby ci przeciwnicy całej tej grupy, całej tego, że po prostu... Fala hejtu by się na gościa wylała, która była... Ale poszedł pewnie unsup jakiś. A po co jeszcze by było? A zaraz za nimi byłoby coś po środku. Byliby ludzie, którzy by stwierdzili... Trochę to dziwne. Lubić serial dla małych dziewczynek? A byliby też tacy, którzy by stwierdzili... Dobra, spoko, oglądaj co chcesz. Ważne, że robisz dalej tak jak... Robisz tak dalej zajebiste filmy. Tak mówię. Ale byliby też tacy, którzy po prostu by... Nie tyle byliby hejtowali całą tę, co... Zaszczuwaliby samym tym faktem, że... O matko, co? On jest jakiś nienormalny, lubi... Terenne dziewczynek w cykach pastelowych. Tak mówię, to są wszystko hipotetyczne sytuacje, ale generalnie myślę, że gdyby faktycznie któryś znany youtuber nam był właśnie, mógłby być właśnie z takim skrytym broni, właśnie, bo sam boi się przede wszystkim ujawnić. Niestety pod pewnymi względami Polska to jest kraj zacofany i pewne rzeczy, które są mało akceptowalne, ale jednak standardowe na zachodzie, u nas są w ogóle nieakceptowalne. Na przykład już wciąż moim zdaniem jest kompletna homofobia, chociaż sam też niespecjalnie popieram wszystkie te działania homoseksualistów. To jak sobie tam żyją i tak dalej. Ale no myślę, że to jest już w Polsce, to nawet homoseksualizm byłby bardziej akceptowalny, a może i nie, niż fakt, że na przykład ktoś znany się ujawnił, że jest broni. Mimo, że tak naprawdę nie jest to też w sumie na zachodzie nic wielkiego. Nawet sami, jak sami widzicie, celebryci się deklarują, że są fanami kucyków. Ale tu w Polsce nie wiem, czy coś takiego by przeszło. No bo kurde no. Ale mogłoby to przejść. Przecież nawet w Polsce są różne. No bo jak się podrążyłem dalej temat, to kurde. W ciągu roku w samych Stanach jest kilka różnych zjazdów, konwentów i inwentów poświęconych temu serialowi. A gdzie niegdzie jest też gościnnie cała ekipa, różni aktorzy. Kurde, nawet w całym świecie jest tego pełno. Nawet chyba w Polsce jakiś jest zjazd z tego, co znalazłem. To czemu na przykład nie chcą się niektórzy ujawnić? Nie wiem, albo faktycznie nie są, żaden youtuber znany nie jest. Albo inny scenariusz by był, ale to, a tak jak mówię, wszystko teraz hipotetycznie mówię. Że jakby jednak ktoś był, podejrzewam, że właśnie bałby się raz tego hejtu od grupy przeciwników, a raz właśnie tego zaszczucia, że zniewieściały, że jakiś homo, że pedofil, że w ogóle zboczeniec i takie tam, że w ogóle dziwak. Więc tak naprawdę, jest to tak jakieś wielkie halo?
żeby nam znowu od razu zaszczuwać kolesia. Powiem tak, ja wcześniej, tak jak mówiłem, dla mnie to było dziwactwo trochę, ale jednocześnie to było tak, że kompletnie, że nie wiadomo, co sobie myślałem o kimś takim. Bo powiedzmy sobie szczerze, ja wyznaję zasadę, że każdy człowiek ma swoje dziwactwa. Ja mam dziwactwa, wy macie dziwactwa, każdy. To nie jest kwestia jakiegoś upośledzenia psychicznego czy czegoś w tym stylu. To po prostu każdy tak ma. Każdy ma jakieś swoje... No tak mówię, dziwactwa. Więc to jest jedno z takich, moim zdaniem, dziwactw. Że po prostu ktoś może lubić jakiś serial. No i co z tego? A jakbyście, nie wiem, kurde, co jeszcze jest takie dziecięcego, jeszcze bardziej dziecięcego niż to? Nie wiem, no jeszcze nie dałem na to. Niech ktoś lubi jeszcze bardziej dziecięcy jakiś serial, jakiś tam... Bardziej niż to tutaj, gdzie to już w ogóle jest w połowie dorosły. Przez te nawiązania. No to i co? Też by... Ludzie by trochę zaszczuwali. Powiem szczerze, też bym widział to trochę za dziwne, ale... Nawet tolerowałbym to. I dlaczego... Nie rozumiem, szczerze mówiąc, czemu ludzie nie mogą tego tolerować jako zwykłe dziwactwo. Ale nieszkodliwe. No bo rozumiem, że to by było dziwactwo na zasadzie... No bo na zasadzie, że... Nie. Rozumiem, że to by było ktoś, kto ogląda na zasadzie, żeby wabić małe dziewczynki... No wiecie, będę kończył. To faktycznie, to takiego tępić. Ale bo ktoś to ogląda, bo lubi. Czemu nie? Ja właśnie tak, szczerze mówiąc, właśnie takie wyznawałem za podejście. To było dziwactwo, no i nieszkodliwe. No i to co? No to tyle tylko, że bardziej jednocześnie widziałem to jako dziwactwo, ale jednocześnie zastanawiał mnie cały ten fenomen. Jak to możliwe, że to dziwactwo jest takie powszechne, takie wielkie. Że tyle ludzi to ogląda, to jest... Społeczność idzie po prostu w miliony, nie na z większych społeczności, chyba nawet... To nie no, Harry Potter na pewno nie jest mniejszy od tego, na pewno nie. Mimo, że to kwestia książek jest. Tak, chociaż ale to Harry Pottera są nawiązania, ale to tam już nie drążyłem. Więc... Co jeszcze mogę... Sam nie wiem, czemu na przykład ktoś by się tak... No nie wiem, może faktycznie w Polsce pewna mentalność zacofania jest, dlatego się ludzie boją objawić. Mimo, że na przykład, tak jak mówię, na zachodzie nie jeden celebryta telewizyjny, kinowy się... Czy nawet kabareciarze też ponoć się deklarują za bycie broni. Nawet ten John Delancey, przecież... Nie wiem, ktoś, kto może kojarzyć jego rolę Q ze Star Treków, bo powinien na przykład, z tego co wiem, widzieć jego rolę właśnie w tych kucykach, bo podobno jest na tym nie tyle wzorowana, co wręcz to jest kalka w tej właśnie postaci, którą on podkłada głos. Tam się ludzie nie boją, nie wszyscy, znaczy nie wszyscy boją się objawić. Cholera, nawet są całe kanały przecież recenzencko analizujące właśnie cały ten serial, chociaż nie tylko. Gdzie ludzie właśnie sobie robią awatara kucykowego i z różnymi swoimi dodatkami. A on w Polsce? Czy coś takiego w ogóle istnieje? Czy takie właśnie... No właśnie, taki na przykład kanał, gdzie się recenzuje nowe odcinki, gdzie tego... Są na przykład chyba strony fanowskie w Polsce. Nie, właśnie widziałem zjazd, ale... Kanał polski nie trafiłem. Jest jakiś Niemiec, a on robi po angielsku. Ale Polak? Nie słyszałem, nie widziałem, może jest. Jak widzieliście kogoś takiego, dajcie znać. Szczególnie jeżeli sami jesteście broni. No nawet nabrałem, szczerze mówiąc, do tej całej grupy szacunku. Szczególnie jak też o jeszcze jednej rzeczy się dowiedziałem, gdy drążyłem temat. Że była cała akcja, że jeden właśnie z tych recenzentów i artystów, znaczy to recenzentka i artystka, miała naprawdę ciężkie życie ze swoją matką, pijaczką, która po prostu... W pewnym momencie doszło do czegoś takiego, że na Skype'ie ona, ta artystka broni, rozmawiała ze znajomymi recenzentami i nagle wparowała ta jej matka i zaczęła ją po prostu przyduszać. No, mało by jej nie zabiła, gdyby jedna z osób, która była na tej konferencji na Skype'ie, nie zadzwoniła po policję. I do pewnego momentu trzymali to w sekrecie, ale jak doszło do tej sytuacji, to cała ta grupka, która wtedy na Skype'ie była, a potem wszyscy inni, którzy postanowili też pomóc, nie mogli już dłużej milczeć. Założyli całą akcję zbierania funduszy na wyjazd dla tej dziewczyny. No, prawie że kobiety, bo ona już chyba po liceum jest i teraz na studia idzie.
Podobno w 3 dni zebrali potrzebną kwotę, a nawet więcej. No to też chyba o czymś świadczy, jak wielka i zorganizowana może być ta grupa. Dlatego między innymi, jak za jej rozmiar, za wpływ, na jaki mają, za wszystko. Generalnie nawet nabrałem pewnego szacunku do tej grupy i zacząłem też rozumieć, czemu to tak jest, co jest z tymi kłusami. No to po prostu najwidoczniej jest coś w nich takiego, co ludzi przyciąga, nie wiem. To może być na zasadzie, jak kiedyś mój tata był na dyżurze i ze swoim szefem i akurat mieli chwilę wolnego, to ten szef stwierdził: ej, puszczę ci w radiu kabaret, i włączył Radio Maryja. A na pytanie, na zdziwienie mojego taty, to ten szef stwierdził: potrzeba tego słuchać nie jako Radio Maryja, a jako kabaret, to się wtedy jest śmieszne. Może podobnie działa to tutaj, że właśnie wyłącza się myślenie, że to jest bajka dla małych dziewczynek, włącza się może też jakieś wewnętrzne dziecko i nagle się okazuje, że to jest fajny serial. Może. Widziałem też, że niektórzy znajdują w odcinkach jakieś takie element wspólny ze swoim życiem, że po prostu to są potem jakieś podłoże osobiste widzą w tym serialu, że na przykład widzą w jakiejś postaci albo w jakimś wydarzeniu samego siebie. To też może o czymś świadczyć. No i sami widzicie, że skoro faktycznie dzięki całej tej społeczności serial dobił do znaczącego momentu, jakim jest 100 odcinków, gdzie tak jak mówiłem, żaden obecny serial animowany nie dobił do tego, nawet się chyba nie zbliżyli do 100 odcinków, albo chociaż nawet do 50 odcinków się nie zbliżają, a tutaj się udało i jeszcze trwa. Najlepsze. Czy się kiedyś skończy? Kto wie? No, pewnie sama seria się nie skończy, bo jedno jest pewne, to jest wszystko zostało stworzone po to, żeby pchać sprzedaż zabawek z tym związanych. Jest to tak naprawdę wielka reklama. To chyba każdy może potwierdzić, kto interesuje się tematem, albo jest właśnie częścią tej społeczności. Ale nie zmienia to faktu, że tutaj naprawdę coś zadziałało, że inne jakieś podejście chyba było, między innymi artystyczne, bo porównałem sobie właśnie te stare generacje, gdzie to był po prostu mózgotrzep, szczerze mówiąc, jak podobno. Ale wizualnie też jest zupełnie inaczej. Podejście potem poczytałem, też jest zupełnie, było zupełnie inne. No i nawet jest zupełnie inne. Coś jest, ale coś widocznie w tym razem zadziałało. Że może faktycznie ta kobieta, kto, nie wiem, kobieta, która chyba stworzyła atomówki, się za to zabrała. Stwierdziłam, jak czytałem na Wikipedii, że ona chciała zrobić podejście takie, żeby nie tylko dla dziewczynek, ale też i dla ich rodziców było w pewnym stopniu to jakoś akceptowalne. No i może to zadziałało, że tak zorganizowano to show, cały ten serial, że jak miało być, no nie, może nieakceptowalne, tylko że mogli mieć przyjemność z tego również i dorośli, to tak dała czadu, że aż chyba w tym momencie nawet nie wiem, czy połowa albo i większą część widzów tego serialu to nie są właśnie Bronies. Ale cały czas pozostaje właśnie ta kwestia tego mojego hipotetycznego pytania. Co by się stało, gdyby jakiś polski celebryta lub to, na przykład polski znany YouTuber objawił się, że jest Bronin? A tak naprawdę, jakby się zastanowić, to nie jest tak, że można to na oko poznać. Nie, to są często ludzie, po których niczego się nie spodziewalibyście się czegoś takiego. To mógłby być nawet, nie wiem, Rojo nawet to mógłby być. Niby taki wielki zabijaka, tarcza szmato, wszystko tego, shotgun i rozwal wszystko na swojej drodze. A równie dobrze może na przykład być skrycie takiej właśnie broni, bojący się zaszczucia. Albo na przykład, nie wiem, w Patrolu był kiedyś taki komiks Patrol, nie wiem, czy ktoś kojarzy autorstwa Ksylaksa z polskimi youtuberami. Był właśnie CTSG, gdzie sprawdzał swoje zdemolowane mieszkanie, że wszystko jest, komputer, konsola, a nawet jego kucyki. Nie wiem na przykład, czy to jest wstawione w ramach żartu, prawdopodobnie tak, bo autor to jest taki trochę troll. Czy na przykład faktycznie CTSG nie jest jakimś tam fanem serialu. Nawet jeśli, moim zdaniem, nie jest to nic wielkiego. Wiadomo, że pewnie, oczywiście w pierwszej kolejności odezwaliby się hejterzy całej tej społeczności serialu, no ale to wiadomo, to jest normalne. Ale jednocześnie są też tacy, którzy nie są zdeklarowanymi antybronis, ale jednak zaszczuwali właśnie, że to za kompletne
szaleństwo, jakieś dziwactwo i w ogóle jakiś nie taki jestem koleś. Ale myślę, ale ja osobiście nigdy nie byłem przeciwny, nigdy nie byłem właśnie taki, żeby się zaszczuwać, właśnie zastanawiam się tylko ten fenomen. Teraz chyba dostrzegam, w czym jest ten fenomen. Może nawet sam zobaczę, obejrzę parę tych odcinków, zobaczę na własne oczy, co w tym jest. A może, nie wiem. Tak czy inaczej, jak podrożyłem temat, pewne rzeczy stały się dla mnie w sumie jasne. Dlaczego to jest taki wielki fenomen? Dlaczego tak bardzo, tak często w Team Fortressie widzę na przykład kogoś z awatarem albo nikiem właśnie kucykowym? Już dla mnie to jest, nie wiem, jasne. A dla was? Nie wiem, pewnie nie powiedziałem wszystkiego tak naprawdę, bo nie powiedziałem. To już nie starczyłoby mi po prostu odcinka. Ja mogę. Mam pewien limit pół godziny, po którym no po prostu nie bardzo mi się opłaca renderować. Ale może wy też się zastanawiacie czemu. Ja wam powiem. Nie wiem, mam nadzieję, że nikt tutaj, kto mnie ogląda, to widzi ten film, nie jest właśnie jakimś zdeklarowanym hejterem, ale jednocześnie mam nadzieję, że tu raczej oglądają mnie ludzie, którzy są albo pomiędzy, albo po prostu tak jak ja, zastanawiam się, o co kaman z całą tą społecznością. I powiem w skrócie tak, to jest społeczność artystów, hipsterów, muzyków, no naprawdę, różne, a nawet mężczyźni i kobiety są tutaj w całej tej społeczności. Jest naprawdę duży wpływ na sam serial. To przyznają sami twórcy, tworząc właśnie setny odcinek jako list podziękowalny dla całej tej społeczności. Gdzie były właśnie ponowno ich nawiązania do twórczości. Ale wiecie, i chciałbym właśnie, wiecie co? Mógł być nawet też ciekawy eksperyment, tak teraz w tej chwili pomyślałem, żeby jakiś youtuber stwierdził, że jest broni. Nie wiem jeszcze, czy to byłaby prawda, czy nie, ale zobaczyć, jaka byłaby wtedy reakcja widzów. To musiałby być ktoś duży, znaczący, właśnie 500 tysięcy plus najlepiej, jakby to by było. No ale to wiadomo, ja tego nie zorganizuję, jestem za malutki, żeby poprosić kogoś. A i podejrzewam, że nawet gdybym był już takim znaczącym youtuberem, to myślę, że chyba tylko w ramach prima aprilisowego żartu to by się udało, bo tak to myślę, że ludzie by po prostu nie mieli ochoty się w coś takiego bawić. Tak samo jak niektórzy podejrzewali, że cała ta sprawa drama z Atorem, co parę miesięcy temu, to też był jego troll, jego eksperyment socjologiczny, a z drugiej strony ktoś, kto sobie wyrobił pozycję na YouTubie, chciałby się bawić w coś taką właśnie dramę, żeby stracić większość widzów. Tak samo mogło być tu, że ktoś właśnie bałby się takiego hejtu i zaszczucia z tego powodu, że nie chciałby się nikt w to bawić. Nawet zwłaszcza ten, kto w ogóle nie był, nie ogląda serialu i sam go nie rozumie, tego całego fenomenu. Albo wręcz jest sam hejterem całej tej grupy. Że ktoś taki nie chciałby być zaszczuty, nie chciałby być hejtowany, nie chciałby tracić dużej ilości widzów. Pewnie by ich też, pewnie by zyskał, gdyby na przykład do broni się polscy dowiedzieli, że jego youtuberzy są zdeklarowani do tej społeczności. Ale tak czy inaczej, raczej ludzie by nie chcieli w coś takiego się bawić. Ale to byłby ciekawy eksperyment. Sam byłbym ciekaw właśnie reakcji widzów. Co by się stało? Jak by zareagowali? Jaki duży byłby odsetek unsubów? Jak duży byłby hejt i zaszczucie w komentarzu? A jak duży byłby przyrost subów właśnie od grup fanów? A wszystko teoria, hipotezy. W praktyce chyba tego nigdy nie sprawdzę. Szkoda. Byłbym ciekaw. Może kiedyś ktoś się zdeklaruje. Ach, ale co? Mogę tylko tyle. Dalej sobie mogę gdybać. I dalej drążyć temat, czy jeszcze coś może znajdę w tym. Może obejrzę właśnie co tam tego role Q. Tego właśnie Star Treka, bo szczerze mówiąc kiedyś oglądałem, ale niewiele z tego pamiętam. Tak czy inaczej, w sumie trochę zrzuciłem swoich przemyśleń na temat grupek Brownies. Jeśli jesteście ich hejterami, tak tu z wam de. Jeżeli nie jesteście, jesteście hejterami, ale uważacie to za kompletnie, że uważacie za kompletnie oderwanych od świata, gdzie w sumie moim zdaniem, tak jak pomyślę, to nie jest to wielka różnica między hejterem a tego, w tym wypadku.
Dajcie im szansę, nie wiem, może dostarczę, wiem, w komentarzu dam film, znaczy w opisie dam filmik, który też daje do myślenia na temat właśnie z Bronis i Antibronis oraz różnych stereotypów na ich temat. To też dajcie pomyślenie, jeżeli jesteście pomiędzy, dobra, spoko, ważne, że nie hejtujecie, jeżeli jesteście Bronis, cóż, może mnie namówicie do dołączenia do was, do obejrzenia serialu, ja na razie się zbieram, ale w sumie tak samo się zbieram, jak się zbierałem właśnie do podrążenia tego tematu od strony teoretycznej. A jeżeli jesteście polskimi Bronis, dajcie może mi znać, czy faktycznie w Polsce jest jakiś kanał analityków, recenzentów z waszej grupki, czy jest jakiś właśnie typ stricte polski, albo nawet albo jakiś Polak. Wiem, że jest Niemiec, ale on robi też po angielsku. Co? W sumie to by było na tyle. Parę z moich przemyśleń na temat tej grupek, no ja dla których mam sporego szacunku. Może kiedyś poświęcę się, albo nie. Znaczy, nie, głupio tak mówić w tym momencie, że się poświęcę, bo to nie jest w sumie nic wielkiego. Ale może kiedyś zobaczę, co z tym serialem jest na własne oczy, obejrzę pan jakiś tam odcinek albo dwa. Zobaczę. A w każdym razie, to będzie na tyle, się rozgadałem jak zwykle. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.